Orlik przy liceum ogólnokształcącym imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie już po raz szósty stał się areną zmagań o Puchar Starosty. Choć rywalizowali dobrzy znajomi, emocji i rywalizacji nie brakowało. Tak, sport daje takie emocje i ta rywalizacja między kolegami, ale zawsze rywalizacja powoduje, że zacięcie jest na meczach, ale gra fair play. I to najważniejsze. Podczas turnieju zmierzyły się drużyny, których zawodnicy grali ze sobą w zespole pierwszy raz. Trenujemy 2-3 razy w tygodniu, natomiast tą ekipą, którą gramy dzisiaj, no jest mocno zdekompletowana. Także można powiedzieć, że to nasz pierwszy wspólny turniej. Rozgrywki odbyły się w tradycyjnej, corocznej formule. Mamy dwie grupy po trzy drużyny. W drużynach każdy gra z każdym. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy wychodzą do ścisłego finału. Następnie rozgrywają półfinały i wielki finał. Turniejowi towarzyszy wiele animacji, dzięki czemu przybyły na to wydarzenie rodziny mogą przyjemnie spędzić czas. Tutaj na naszym Orliku zawsze staramy się łączyć sport z tymi aspektami społecznymi, czyli udział biorą całe rodziny. Jest strefa animacyjna przygotowana przez pracowników starostwa powiatowego w Ostródzie, gdzie dzieci z rodzicami mogą bawić się i bardzo fajnie spędzić czas. Warto również dodać, że turniej cieszy się zainteresowaniem i ma swoich stałych bywalców. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, że przybyły te drużyny stałe w gruncie rzeczy od wielu lat. Już szósty raz gramy ten turniej i bardzo nas to cieszy, że z takim odzewem dobrym te drużyny przyjeżdżają, bawimy się, gramy, upamiętniając naszego kolegę, który był entuzjastą sportu, organizatorem sportu i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa i na pewno będziemy ją kontynuować w następnych latach. Pozostaje wyczekiwać kolejnych edycji turnieju, a wszystkim, którzy włączają się w to wydarzenie, podziękować.